Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj sprawdzimy sobie, co dokładnie zostało zmienione w nowej edycji Elevatora. Wiem, że miał wlecieć zapis live'a taki pocięty, skrócony, żeby po prostu pokazać, jak to wszystko śmiga, co tam się zmieniło i tak dalej, ale niestety okazało się, że na tym nagraniu, który robiłem podczas streamka, wszedł mi po prostu dźwięk z Song Requesta, więc jakby nagranie od razu by dostało tam pełno pewnie praw autorskich i tak dalej, pewnie nawet nie dałbym rady go wrzucić jako publiczny, więc muszę wam nagrać osobny film na ten temat. No ale już na wszystkich kontach tak naprawdę przeklikaliśmy ten Elevator właśnie na streamku, dopiero co skończyłem i zobaczyłem, że po prostu nagranie nie działa, więc stwierdziłem, że muszę nagrać inne, no bo już obiecałem. No i mniej więcej wiem, co tutaj w tym Elevatorze się zmieniło, ale na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło. Piszcie komentarze, czy użyjecie mojego kodziku, który macie nad moją głową, drugi Neutral Hell, przypominam, wleciał już odcinek na ten temat, mówię też teraz, dlatego, że widziałem, że tam jakieś macie błędy, więc na początku powiem o tym kodzie dokładnie co i jak, natomiast możecie oczywiście pisać, czy udało wam się w komentarzach tego kodu użyć, czy wszystko dostaliście, jak tam wam się podoba ten Elevator, na jakim piętrze jesteście i generalnie możecie się dzielić, jak tam wam idzie. No i oczywiście zostawiacie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i co, tak jak mówię, zaczniemy sobie od kodziku Neutral Podłoga Hell, to co zresztą macie tutaj w opisie mojej postaci, 25 kart kluczy, 100 klepsy i nieśmiertelka. Widziałem, że sporo osób nawet pisało, że nie dostawało tych kart kluczy. Z tego co wiem, żeby dostać karty klucze, wymagane było zrobić jakąś walkę w Elevatorze. To znaczy, oprócz tego, że musicie mieć ten 10 poziom, żeby w ogóle tego kodu użyć, tam wszystkie szczegóły są w poprzednim filmie, więc zachęcam, bo oprócz tego, że tam mówię o kodzie, też omawiam tą aktualizację i tak dalej. Natomiast tak w skrócie, jeżeli chodzi o wymogi, to jest tylko i wyłącznie 10 level, no ale musicie dołączyć do Elevatorka. Ja na tych czterech kontach już używałem, więc powiedzmy, że użyjemy sobie na tym. Musicie być w tym Elevatorze. W ogóle nawet lepiej, chyba że z tym nagraniem się coś takiego wydarzyło, bo powiem wam, że na samym początku, tak między 16 a powiedzmy około 17, takie były lagi, że praktycznie można było, nie wiem, pokonać dwóch przeciwników w tym Elevatorze i zaraz trzeciego się nie dało, musieliśmy poczekać 15 sekund, żeby go można było kliknąć, także generalnie problemy były spore, więc może nawet lepiej, że taki krótki, powiedzmy około 15 minut odcinek wleci zamiast tego skrótu z live'a, no bo po prostu wyjdzie lepiej, nie? Więc okej, tu już jak widzicie jestem w tym Elevatorze, już dołączyłem, że tak powiem. Jeżeli nie dołączyliście, to tam wam wyskoczy Join Tournament First czy coś takiego. O, teraz mnie wylogowało, no właśnie. Serwery co chwilę tutaj wyłączają się, że tak powiem, co chwilę nas wyrzucają, co chwilę wyskakuje, że serwer nieosiągalny. No ale dobra, klikamy gratis, klikamy tutaj, żeby wam pokazać. Kupon pomyślnie wprowadzony, poczekamy sobie oczywiście chwilę. No i cyk, dostaliśmy, jak widzicie, nieśmiertelkę, dostaliśmy też 100 tych klepsydr, tu było widać wcześniej. No i dokładnie, pyk, tutaj mamy tą nieśmiertelkę, właśnie ją zużyłem, dlatego jest znak zapytania i mamy 25 kart kluczy, tylko że teraz pewnie pojawi się problem, dlatego że spójrzmy, w dalszym ciągu tych kart kluczy jest 15, zrobimy sobie jedną walkę, cyk, no i jak widzicie mamy 40, więc no mi na każdym koncie zadziałało, mi wszystko dało to, co powinno dać, zachęcam oczywiście do używania, działa na każdym serwerze, kto tam jeszcze nie wie, rozsyłajcie po gildiach i tak dalej standardowo, natomiast jeżeli zrobicie tą walkę i nadal nie dostaniecie wszystkiego, co macie dostać z tego kodu, to albo to dojdzie z opóźnieniem jakimś większym, to po pierwsze, albo po prostu będziecie musieli pisać na support i w ogóle na support to polecam od razu napisać, jeżeli ktoś nie dostał tych kart kluczy, no bo powinni wam pomóc. Ja niestety w tym temacie już tutaj za wiele nie pomogę, no bo jak widzicie, no ja dostałem, nie? Więc to jest, niektórzy dostają, niektórzy nie, no wszystko wydaje mi się, że przez to, że są tak duże lagi. Dobra, jeżeli chodzi o Elevator, to będzie on otwarty standardowo przez 10 dni, tutaj mamy odliczanie, jak do niego wejść, no to oczywiście w prawym dolnym rogu, tak samo jak do legendarnego lożku. Klikamy i co tak naprawdę się pozmieniało? No ja tu samego klikania już wam za bardzo nie popokazuję, bo tak jak mówię, praktycznie na każdym koncie zrobiliśmy to na streamku, więc tak, największa zmiana tak naprawdę to jest to, że teraz zamiast tych nagród, co mieliśmy tutaj pod, w ogóle co to jest Elevator, ktoś może zapytać, kto tam nie grał nigdy, w sensie nie grał na tym etapie, gdzie ta poprzednia edycja była otwarta, nie grał w tym czasie. Elevator to jest powiedzmy takie tornado, no mogę tak porównać niby, tornada ma 1000 potworków, Elevator ma 500, siła naszej postaci ma znaczenie, więc im jesteśmy mocniejsi, tym jakby dochodzi
przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o tą edycję poprzednią, to siła przeciwników jest w miarę podobna, natomiast no jak widzicie, my tutaj na tym 432 levelu na magu doszliśmy do około 232 poziomu. Nawet najmocniejsze postacie na świecie dochodzą do w tym momencie, no w tamtą edycję zamknęły chyba ze 2-3 osoby, coś takiego, więc po prostu jest bardzo ciężko całkowicie ten elevator zamknąć. Żeby nie było tak trudno, to jak dojdziemy do maksa, to nie znaczy, że już po prostu możemy sobie odpuścić i nic nie klikać, bo codziennie o północy przenosi nas o 20 poziomów wyżej, bo to jest winda oczywiście, i dzięki temu możemy od nowa te jakby 20 poziomów sobie klikać. Ja tutaj bardzo na tych kątach póki co nie dociskałem, poczekam jak już będzie chwilę przed zamknięciem i wtedy dojdziemy jak najmocniej. Tu przeklikałem tyle, ile po prostu dałem radę tak na luzie, bez wydawania większej ilości grzybów. Dobra, jak można wbijać? Tak jak mówię, mamy te karty klucze. Na początku w ogóle dzięki temu kodowi, tym kartom kluczom, czy tam no jak zwał tak zwał, dzięki tym biletom, o może tak, możemy dojść chyba nawet do setnego piętra jako gracze free to play bez wydawania ani jednego grzybka. Później jak nie mamy tych kart kluczy, to zaczyna nam się tutaj regenerować jedna co pół godziny, więc jakby możemy maksymalnie mieć też 15, także jako gracze free to play, no to musicie uważać, żeby te 15, w ogóle moim zdaniem powinni zwiększyć to, powinno tu być ze 30, bo na przykład przez noc się marnuje ten czas, no ale musicie je na bieżąco zużyć. Możemy walczyć, tak jak sami widzicie, za kartę klucz, natomiast, czyli za ten bilet, natomiast jak się skończą karty klucze, mogę wam tutaj zaprezentować, bo mi się troszkę odnowiło, cyk cyk, no to możemy walczyć standardowo oczywiście za grzybki. Dobra, kolejna rzecz, jaka tutaj została zmieniona, tak jak mówię, potwory mają jakieś odporności, nagrody są bardzo różne, bo też nie dokończyłem. Za tornado dostajemy expa, dostajemy golda, jakieś droższe itemki, czasem epic. Tutaj nagrody, jeżeli chodzi o takie typowo za pokonanie kolejnego przeciwnika, mamy tu wymienione, jak pokonamy tego, to będą kolejne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dostajemy różne, dostajemy kryształy, dostajemy metal do kowala, dostajemy golda, jak widzicie, jedzonka jakieś i tak dalej, więc tutaj zdecydowanie te nagrody są bardzo fajne i elevator to jest naprawdę jeden z lepszych eventów dla graczy free to play, bo można i grzybki też dostajemy właśnie swoją drogą, więc naprawdę można dużo grzybów i dużo wszystkiego dostać. Kolejna sprawa, z tego co wiem, tutaj nie było nowego towaru, zaraz przejdę, bo do tej największej zmiany, to wszystko po kolei. Tu nie było tego przycisku nowy towar, ten sklep Belzebuba, no to oczywiście jakieś boosty tam możemy kupować. Możemy kupować, kiedyś było tak, że za grzyby albo za piekielne żetony, czyli te, które tutaj zbieramy razem z gildią, żeby być w rankingu gildyjnym. Jak widzicie, piętro danego, dane piętro, czyli na przykład tutaj 232, no to nam daje 232 żetony. Jak go pokonamy, to kolejny nam będzie dał 233 i tak to będzie po prostu rosło. Natomiast kiedyś właśnie można było albo za grzyby kupować te boosty u Belzebuba, albo właśnie za te piekielne żetony. Teraz można kupować albo za grzyby, albo za te bileciki, więc tutaj jakby to zostało również zmienione. Kolejna rzecz, tak jak mówię, nowy towar, już nie musimy rolować przez to, że tak jakby wykupujemy coś, co nie jest nam potrzebne i sprawdzamy, co jest pod spodem, tylko teraz mamy tak jak w zbrojowni czy gabinecie magii nowy towar i myślę, że to jest o wiele dla grzybiarzy wygodniejsze. Oczywiście gracze free to play raczej z tego korzystać nie będą, ale wydaje mi się, że nie muszą, bo i tak to idzie sprawnie. Dobra, kolejna rzecz, która została zmieniona, bo zmian nie jest naprawdę dużo, zmiany są kosmetyczne. Kto w ogóle nie wie totalnie, o co chodzi z elevatorem czy coś, to już parę filmów na ten temat nagrałem, no ja się tu staram w miarę wam wytłumaczyć, ale jeżeli ktoś i tak, tylko to jest tak bardziej na szybko, bo już zakładam, że wiecie, o co chodzi. Jak nie, to wpisujecie elevator neutral i kilka filmów już z tego wam tak jakby nagrałem. Kolejna rzecz, jaką zmienili, to jest to, że są o wiele lepsze nagrody za te, za ten koniec elevatora, czyli za to, na jakim miejscu nasza gildia ostatecznie skończy po tych 10 dniach, no to jak widzicie, te nagrody są o wiele bardziej zboostowane. Oprócz tego złotego, srebrnego i brązowego tła, oprócz tego legendarnego gemiku, no to mamy jeszcze o wiele więcej kryształu do kowala, o wiele więcej metalu, no i mamy prawie 150 milionów golda, czyli prawie 15 statystyk na takim wyższym levelu, więc generalnie nagrody tutaj również zostały zboostowane. No i teraz najciekawsza zmiana tak naprawdę, czyli kampania kolekcji piekielnych żetonów, to się teraz nazywa. Przy okazji ostatniej edycji, jak pewnie dobrze pamiętacie, tutaj pod spodem mieliśmy właśnie mniej więcej taki pasek, no i mogliśmy sobie zdobywać właśnie kolejne skrzynki. Te skrzynki nam głównie dawały drewno, głównie kamień i tam ewentualnie jakieś duże gemy dla naszej postaci, czyli na przykład dla wojownika była to siła na W55, bo wtedy akurat mi się jeszcze przydawały te gemy. Natomiast teraz zostało to zmienione tak, że cała gildia jakby zapełnia ten pasek, o ile się nie mylę, więc tutaj wszystkie te piekielne żetony, jakie mamy w tym momencie zebrane jako członkowie, no to właśnie zapełniają to. No i mamy trzy kufry. Po pierwsze jest to kufer złota,
który nam daje po prostu golda. Po drugie jest to kufer twierdzy, czyli nam daje tutaj oczywiście drewno i kamień. No i kufer kowala, który nam daje kryształy i metal. Jeżeli chodzi o golda, nie jest to za dużo. Jeżeli chodzi o drewno i kamień, na tym etapie nie jest to za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o ten kryształ i metal, no to naprawdę te ilości są dość pokaźne. No i teraz tak, dużo osób pyta po pierwsze, czy są jakieś, jak w ogóle, kiedy to odbierać. Na pewno myślę, że to, ile dostaniecie golda, no to jest pewnie zależne od poziomu, wydaje mi się, ten kryształ i metal tak samo. Natomiast to, ile dostaniemy drewna i kamienia, wydaje mi się, że jest zależne po prostu od tego, jaką mamy standardowo, jaki mamy poziom twierdzy, więc jeżeli tutaj jakby, nie wiem, za kilka dni wam się zbuduje wyższy poziom czy coś, to chyba lepiej będzie się wstrzymać i odebrać to za kilka dni. Tylko teraz uwaga, nie wiem, jaki jest limit tego. Ktoś tam obliczył, że generalnie, bo pamiętamy, jak mieliśmy te nagrody solo, to robiliśmy tak, że po prostu jakby dochodziliśmy każdego dnia do pewnego momentu, jak już mieliśmy ten napis osiągnięto limit nagród, to przestawaliśmy to klikać i następnego dnia robiliśmy znowu do tego maksa, czy tam ile nam się udało. Tutaj będzie ciężko, bo ktoś policzył, że żeby zebrać generalnie wszystkie nagrody z danego dnia, to potrzeba 475 tysięcy punktów, czyli w teorii wystarczy, że każdy z gildii zrobiłby ten elevator pierwszego dnia na 9,5 tysiąca i by był max. Tylko że no wiadomo, nie skoordynuje się tak 50 osób, żeby wszystkie przestały klikać na tym 9,5 tysiąca, żeby jutro znowu tam doszły do jakiegoś etapu, jak już będzie full i też przestały i tak dalej. Ciężko to będzie zrobić, więc no tutaj już niestety nie będzie można tak tego ogarnąć, jak się ogarniało to przy okazji ostatniej edycji solo. To taka pierwsza sprawa. No i druga sprawa, też niektórzy mówią, że maksymalnie tych kufrów można mieć zebranych 50 łącznie, czyli na przykład tutaj mamy, nie wiem, 13, tu mamy 13, tu mamy 13 i jak nam wleci kufer złota tam 14, to podobno to już jest max i więcej nie można, ale to nie jest potwierdzone, to jak tak mi pisaliście na streamie, więc tutaj generalnie jak ktoś nie chce tego, bo jak wiadomo, jak już macie tu wymaksowaną twierdzę, jak tam za dużo nie wbijecie leveli czy czegoś, no to generalnie lepiej to odbierać na bieżąco, natomiast jeżeli czekacie na przykład z kolejnym poziomem twierdzy czy coś, to pilnujcie sobie, czy te skrzynki cały czas wam tutaj wpadają na pewno, czy jakby nie ma jakiegoś ograniczenia, że możecie mieć ich odłożonych, tak jak mówię, tam około 13-14 i po prostu po tym już nie będą wam dalej wpadać, mimo że tutaj progres gildyjny cały czas będzie rósł. Jak sobie klikniemy odbierz, no to jak widzicie tutaj, o, to jest bardzo, moim zdaniem, bardzo takie satysfakcjonujące, jak te wszystkie nagrody nam fajnie wpadają. Tak jak mówię, i to chyba taka największa zmiana i jedyna, nie? W sensie więcej tutaj nie ma. Mamy na przykład, nie wiem, niektóre runki totalnie useless, w sensie niektóre te boosty u Belzebuba, na przykład jak widzicie, tu możemy zamienić obrażenia od zimna na obrażenia od ognia, więc to w teorii, jeżeli mamy teraz na przykład, mielibyśmy przeciwnika od zimna, no to powiedzmy, który ma odporność na zimno, to powiedzmy, że no jest to dość pomocne. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj na przykład jakieś odporności, no to jak mamy maksymalne runki, to i tak nie opłaca się ich kupować. Mamy też takie boosty ala złote, o, tu wam mogę zaprezentować, które mają takie złotawe tło, no i one są po prostu mocniejsze aniżeli tam takie boosty zwykłe, z takim zwykłym tłem. Tu nam daje na przykład premię do obrażeń od ciosów krytycznych 50% więcej mamy, zamiast 180% to 230%, a chyba bez tego złotego tła to nam daje 30%, jak się nie mylę, czy tam nawet 20%, więc no tutaj tym się różnią właśnie takie złote, tego chyba ostatnio też nie było. No i tyle, jeżeli chodzi o takie nowości, to tyle. Tak dość chaotycznie to wytłumaczyłem, no ale nie ma co, myślę bardziej. Tak to generalnie wszystko wygląda. Chyba wszystko, nie? Myślę, czy czegoś wam jeszcze tutaj nie powiedziałem, ale raczej jeżeli chodzi o typowo takie zmiany, to nie ma ich jakichś tam większych. Więc tak to po prostu wygląda. Tu, tak jak mówię, jak prawdopodobnie za tydzień w poniedziałek, jeżeli uda mi się zrobić streamka w ten dzień, to po prostu będziemy tu dociskać jak najbardziej, a w tym momencie będę sobie codziennie tam ubijał tyle, ile dam radę tak na luzie, no bo nie ma co aż tak cisnąć i tak tutaj pewnie do maksimum dobijemy. Zobaczcie, że tu dużo osób jeszcze wcale tego nie klikało, jeszcze pewnie będą klikać, jest dopiero przed 19, więc jakby tu jeszcze sporo rzeczy się może wydarzyć. Tu wam jeszcze pokazuję może, gdzie doszedłem w miarę. Tu na wojowniku 158, jak widzicie, piętro, że tak powiem. Mówię, na początku były ogromne lagi, tak naprawdę, tak jak wam wspomniałem, można było pokonać dwóch przeciwników. Za chwilę był oczywiście słynny błąd, że nie możesz teraz tego zrobić, co chwilę wyskakiwał. Nie wiem, przez chwilę miałem tak, że jak dołączyłem tutaj do turnieju na innych kontach, bo zacząłem klikać na W50 i w ogóle z W50 miałbyś ten zapis live'a, potem już wyłączyłem nagrywanie, ale potem jak na innych kontach dołączyłem do Elevatora,
kliknąłem tam wejdź, to nagle mi się konto zbugowało i nie mogłem na nie wejść przez około 20 minut, więc też troszkę tak na tym streamku jakby no nie miałem co robić, nie, bo po prostu czekałem aż się to odbuguje i tak dalej. Także no było ciężko, teraz już to tak jak mówię chodzi troszkę lepiej, no ale przez pierwszą godzinę nie było wcale tak kolorowo. Tu mamy 211, tu akurat widziałem, że... bo tu możemy podejrzeć na jakim kto jest piętrze, ile poziomów zebrał, na rankingi gildyjne, no to w którym momencie teraz jesteśmy i generalnie jaką, już mniej więcej będzie sobie można sprawdzać codziennie i po prostu wiedzieć jaką, na jaką nagrodę się można nastawić tu jako gildia. Więc tak jak mówię, tutaj akurat nie wiem, Kwikwakwo doszedł ładnie, jak na to, że mamy podobne statystyki, to on tu poszedł 220, no ale myślę, że jakby mu Belzebuba troszkę porolował, posprawdzał, to pewnie też bym dalej poszedł, ale tak jak wspomniałem, na razie tego nie dociskam. Dociśniemy sobie w ostatni dzień, a na razie to będę tak go po prostu klikał, żeby klikać. No i ostatni druid, który ma największy level, no jak widzicie na nim doszliśmy najdalej, ale to i tak nie jest jakiś max, bo zobaczcie, druid prawie 500 poziom, no i mamy 284 poziom, czyli jesteśmy lekko ponad połowę, więc zwróćcie uwagę jak tutaj poziom tych przeciwników wzrasta z każdym kolejnym... O, tu akurat jeszcze pokonałem. No tu na tym druidzie to może faktycznie do jakiejś 300 jeszcze byśmy dali radę. No ale zwróćcie uwagę jak tutaj poziom tych przeciwników, ich siła rośnie. Gdzie tak naprawdę, ja tak jak wam wspomniałem, trzeba mieć naprawdę mocną postać, żeby ten elevator w całości zamknąć. Wszystko, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Oczywiście na wszystko odpowiem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Przypominam o używaniu mojego kodziku. Tylko do niedzieli, do północy jest on ważny, więc warto rozesłać, warto użyć, bo jest dla każdego, tak jak mówię. No i co, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, ciągle nam tu ten serwer nie odpowiada, wyskakuje, no ale niestety, dużo osób się rzuciło o 16 na ten elevator i jest jak jest. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, tak jak mówię, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie zostawić kciuka w górę, tak jak wspomniałem, znowu nas wyrzuciło i możecie subać dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, bo z tego co widzę w ogóle brakuje nam chyba tylko 25 subów do równych 18 tysięcy, więc dobrze by było po prostu już to wbić. No i tak jak mówię, jak macie jakieś pytanka czy coś, no to piszcie w komentarzach, czy tam jakieś opinie swoje czy coś, chętnie sobie poczytam. Wszystko. Także jeszcze raz dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!